Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przygotujemy się do zrobienia jailbreaka na naszym iOS 8.4 i zainstalujemy oficjalne oprogramowanie, także zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Okej, oczywiście musimy zacząć od wyłączenia funkcji Znajdź mój iPad oraz Touch ID czy też kodu blokady ekranu. Blokada ekranu musi być wyłączona, tak samo jak jeżeli macie Touch ID, oczywiście też trzeba wyłączyć, musi być zwykły ekran odblokowania, który pozwala odblokować tablet jednym przesunięciem palca. Chodzi o ten zwykły, bez żadnych pinów, tak jak teraz, wystarczy przesuwam paluszek i pojawia się mój pulpit panel z aplikacjami. Oczywiście również musimy w ustawieniach iCloud wyłączyć funkcję Znajdź mój iPad, jest to bardzo ważne. Nie wiem dlaczego tak jest, ale no, takie są wymagania po prostu. No dobrze, i teraz musimy wejść do iTunes, oficjalnego oprogramowania od Apple, i tam albo. Znaczy tam od razu oczywiście przechodzimy do zakładki iPad, podsumowanie, iPhone, iPad. Nieistotne, my przywracamy iOS 8.4, to jest ten sam system, który miałem, że tak powiem, od razu po wypakowaniu, znaczy przy wgrywaniu tego oficjalnego oprogramowania, bo tablet do mnie przyszedł bodajże z iOS 8.3, potem zrobiłem OT do 8.4, a właśnie w instrukcji jailbreaka było napisane, że musi być pełen soft wgrany przez iTunes, ten chyba prawie że 2GB system z końcówką IPSW. Oczywiście jeżeli po prostu klikniemy odtwórz iPada, iTunes rozpocznie nam pobieranie oficjalnego oprogramowania, które jest na pewno dobre, na pewno jest zgodne z naszym tabletem, prosto z serwerów Apple. No wada tego jest taka, że prawdopodobnie będziecie, jeżeli drugi raz będziecie chcieli odtworzyć ten sam system, będziecie musieli go po prostu jeszcze raz ściągać, co jest bardzo niewygodne, jeżeli na przykład wam tablet zacznie wariować, się wyłączy, będzie trzeba go odtwarzać. Także ja pobrałem po prostu plik IPSW. Jest bardzo dużo stron właśnie, na których można pobrać ten plik IPSW, to jest wszystko oficjalne, legalne, także nie ma żadnego problemu. Oczywiście to również nie narusza gwarancji, to jest wszystko, że tak powiem, tak oficjalne, że robimy tak naprawdę całą tą operację, przeprowadzamy na gwarancji, także nie ma co się bać. Oczywiście najtrudniejszy jest wybór softu, bo jeżeli źle wybierzemy soft właśnie z tej strony, którą podam w opisie, no to tak naprawdę gwarancja przestanie obowiązywać, bo będzie widać, że grzebaliśmy i tak nagrzebaliśmy, że no, że jest kiepsko, ale teoretycznie iTunes nie powinien przepuścić softu dla innego modelu niż nasz. Oczywiście, żeby wykorzystać plik z rozszerzeniem IPSW, należy przytrzymując przycisk Shift, wcisnąć przycisk odtwórz iPad właśnie w iTunes. Bez tego będziemy właśnie pobierali oprogramowanie z internetu. Żeby wybrać oprogramowanie z listy, musimy przytrzymać przycisk Shift i wtedy kliknąć odtwórz iPada. Oczywiście jak widzicie, ja przyspieszyłem tą operację, ale to nie zajęło wcale długo, to zaledwie trwało 6 minut i 30 sekund, także to było naprawdę bardzo, bardzo niewiele. No jak widzicie, operacja jest naprawdę bardzo szybka, że tak powiem, można spontanicznie do tego usiąść, raz, dwa, odtworzyć iPada. Oczywiście odtwarzanie iPada to jest sposób, żeby usunąć jailbreaka. Ale właśnie twórcy jailbreaka, że tak powiem, zalecali, aby oprogramowanie przed jailbreakiem nie było wgrane przez ustawienia, czyli ustawienia aktualizuj, gdyż by to było zrobione przez plik IPSW, czyli wgrany został pełen soft, zaktualizowany pełen soft. Soft, który waży prawie 2 GB, a nie 200 MB, także to jest naprawdę różnica. Nie wiem, dlaczego akurat tak zalecali, bo nie jestem żadnym deweloperem, ale skoro tak zalecali, tak trzeba zrobić, chociażby dla świętego spokoju. Oczywiście ten sposób, jak już mówiłem, również pomoże wam w usunięciu jailbreaka czy też postawieniu tabletu na nogi. Oczywiście cały proces obejmuje, że tak powiem, gwarancję, nie przekraczamy żadnych serwisowych, nie wiem jak to nawet nazwać. Wszystko robimy na gwarancji, także nie ma żadnego problemu. Oczywiście w następnym odcinku jailbreakujemy sobie nasze iOS 8.4, także zapraszam bardzo, bardzo gorąco i do usłyszenia.